nie zmienia. A tu wciąż jest tak samo. Nawiązując do tekstu tej piosenki, że co dzień wypuszcza, że ten gołąbek co dzień wraca, czyli że dzień za dniem w zasadzie się nie zmienia. Oczywiście no, tam w jakichś aspektach jest różny, tak, ale generalnie jest tak samo.
Nie ma efektów. I żeby nie zginąć przed Araratem, tu pada takie sformułowanie. Żeby nie zgąpić, żeby nie przestać wierzyć, nie przestać dążyć, nie przestać pracować nad sobą, nie przestać uświęcać się innymi słowy, czyli stawać się podobnym do Stwórcy. Tak, i tutaj ten ocean jako toń, głębia, w której można, którą przemierzamy, w której można utonąć. Bardzo ciekawe słowa są w tym utworze, dlatego go puściłem. Bardzo przemyślane, głębokie określenia. No, nawiązujące do dzisiejszego tematu. Przejdziemy do czytania parszy. Jest trochę, bo to jest 5 rozdziałów. Przeczytajmy sobie, chyba całość przeczytamy sobie, aby zaznajomić się z tekstem. Jak nam się uda, bo mam na dzisiaj, brat Leszek przygotował temat o równości, tak? Popraw mnie, jeżeli źle mówię. O równości, czy nierówności, czy równości Jehoszua, czyli Syna Bożego z Ojcem po Jego wniebowstąpieniu. To taki mamy temat, ale to jak nam się uda go zrobić lub wprowadzimy jako drugi punkt. To nie rozumiem z tego, co ty mówisz. No bo właśnie sam nie wiem do końca, jak to zrobić. Przeczytajmy najpierw, a później to się myślę, że Duch ułoży sam to wszystko. Czyli tak, 6 rozdział od 9 wiersza, przekład poznański. Jeszcze moment, muszę sobie tutaj. Czyli mamy parszę, drugą parszę Noe. Noach, Noe, co się tłumaczy, no Noe. Noach po hebrajsku. Co tutaj, no główną tą myślą jest czasy Noego, po to bardzo specyficzne wydarzenie w dziejach ludzkości. Ale co tutaj dzisiaj by nas to zainteresowało w tym opisie, z tej parszy? Może na początek rodzaju 9.4. Zobaczmy. Rodzaju 9.4. Przekład poznański tak brzmi. Nie wolno wam tylko spożywać mięsa z jego życiem, to jest z jego krwią. To tak tłumaczy ten tekst przekład poznański. Ale zobaczmy ten tekst w innych przekładach. Tora pardes, ale mięsa w nawiasie kwadratowym stworzenia, które jest jeszcze żywe, nie jedźcie. Zupełnie inaczej jest to przetłumaczone. W ogóle nie ma mowy o krwi. Tanach cyrkowa, wszakże istoty z życiem jej, z krwią jej, jeść nie będziecie. A tu już ta krew jest. Oczywiście mamy tą krew w kapłańskiej dużo poruszone, aby nie jeść żadnego zwierzęcia z krwią. Jakby ta interpretacja poznańska, to tłumaczenie się zgadza, żeby nie jeść mięsa z jego krwią. Tutaj też przyrównano krew, że to jest życie. No dzisiaj wiemy, że krew jest nośnikiem wszelkich odżywczych substancji, ochronnych też. Wiele ma zadań do w swoim działaniu i można by tak to odnieść, że jest tym życiem. Zastanawiające jest też to, że tak walczy się o tą
krew, w sensie chce się pozyskiwać krew do wszelkiego rodzaju transfuzji, wszelkiego rodzaju pozyskiwania medykamentów, gdzie mamy w kapłańskiej, że krew ma być wylana na ziemię. Wszelka krew ma być wylana na ziemię zwierzęcia. Czy to dotyczy krwi człowieka? No, stricte tam nie mamy. Dlatego też tutaj ludzie dywagują nad kwestią, czy transfuzja człowieka krwi jest Tora dopuszcza, czy nie. To jest trudny temat, dzisiaj nie chciałbym w to wchodzić. W każdym razie, no, Tora Pardes dziwnie trochę tłumaczy dla mnie, bo mięsa, które jeszcze żywe, nie jedzcie, czyli każde padlinę by z tego można było wywnioskować, mogli jeść. Ale to w rozumieniu takim, że żywe, że ma jeszcze w sobie krew, w tym rozumieniu. No pewnie tak, tylko my dzisiaj rozumiemy to inaczej, tak? Bo rozumiemy rozumieniem dzisiejszym. Jeżeli szukamy, jak było kiedyś, no to rozumiane to było w ten sposób, że mięso, które zawiera krew, czyli zawiera życie, czyli jest żywe. Mhm. No w ten sposób, takie określenie. No nie należy temu określeniu przyjmować współczesne. Wziąwszy kontekst, jaki jest o krwi, w następnych wersetach, no to chyba jest jednoznaczne. No przecież nikt nie utnie kawałka mięsa i puści zwierzaka, żeby sobie dalej biegał. No właśnie. Taki kontekst jest. No właśnie. Kontekst też, przeczytajmy ten kontekst, bo tu jest też ciekawa kwestia w tłumaczeniach, czyli ten rodzaj 9.5. 9 rozdział, 5 werset. Także i waszej krwi, to jest waszego życia, będę się dopominał. Będę się dopominał od każdego zwierzęcia i od każdego człowieka. Upomnę się o życie człowieka u jego bliźniego. Bo z tego tłumaczenia, no, że człowieka będzie się Bóg dopominał od człowieka, okej, ale co tutaj robią te zwierzęta? Będę się dopominał od każdego zwierzęcia. Czyli co? Że człowiek jak zabije zwierzę, to Bóg będzie się dopominał, od człowieka będzie się dopominał krwi tego zwierzęcia. Dlatego przeczytajmy sobie ten werset w innych tłumaczeniach. Tanach Cyrkow tłumaczy to tak. W szczególności krwi waszej, służącej życiu waszemu, poszukiwać będę, z ręki wszelkiego żywota poszukiwać jej będę i z ręki człowieka, jednego z ręki drugiego, poszukiwać będę życia ludzkiego. Tutaj nie mamy zwierząt, tylko wszelkie żywota. Tak oni to przetłumaczono tam. Przekład Wujka. Albowiem krwie dusz waszych będę szukał z ręki wszelkich bestii, i z ręki człowieczej, z ręki męża i brata jego będę szukał duszy człowieczej. Może nie chodzi tylko o zwierzęta, może chodzi o istoty wszelkie. Mhm. Bo na ziemi były wtedy inne jeszcze istoty, będziemy o tym czytać. No właśnie, bo tutaj też warto wspomnieć, że tutaj Poznańska tłumaczy jako istoty życie człowieka, natomiast życie człowieka tam w oryginale jest, co się tłumaczy na duszę człowieka. Czyli człowiek, który zabije człowieka, to Bóg będzie tą duszę zabitą. Czyli ciało i duch. Tak, bo tak to trzeba rozumieć, że duszę można zabić. I to w wielu innych miejscach to czytaliśmy ostatnio. Czyli duszę należy rozumieć jako ciało z duchem ożywiającym ciało. Tak. To odsyłam do poprzednich myśli, parszy, gdzie o tym mówiłem.
jak zbudowany jest człowiek, jak skonstruowany, z jakich klocków, jakie tam jest proste równanie. Czyli ciało plus duch równa się dusza. Czyli cała istota, co tłumaczone jest na istota, na człowiek w różnych formach, bo to też trzeba wiedzieć, że pisarze próbują to ukryć, to określenie, że duszą jest człowiek, który żyje. Nie jako alegoria, tylko jako określenie, nazwa własna. Wróćmy do tekstu. Rodzaj 9.5 Budny tłumaczy ten werset tak. A zaiste krwie waszej, dusz waszych będę szukać, z ręki każdego zwierzęcia będę jej szukać. Z ręki człowieczej, z ręki męża zabijającego brata swego będę szukać duszę człowieczej. Tu już mamy, że właśnie od tego zwierzęcia też będzie Bóg żądał krwi. Jako zwierzęcia, jako tego, które jest zabite. Czyli pozbawione życia, o tak. Jeszcze przeczytajmy jeden przykład. Tysiąclatka dwójka. Upomnę się o waszą krew przez wzgląd na wasze życie. Upomnę się o nią u każdego zwierzęcia. Upomnę się też u człowieka, o życie człowieka i u każdego, o życie brata. Bo ten przykład, ten, co przeczytałem, czyli tysiąclecia, można by zrozumieć, że jeżeli zwierzę zaatakuje i zabije człowieka, to Bóg się upomni o tą krew u tego zwierzęcia. I to już jest ciekawa myśl w tym przekładzie. Jak to rozumieć? Jak to Bóg, bo też wiemy, że w innych miejscach, że Bóg dzikimi zwierzętami się posługuje, aby narody gnębić, aby swój lud też wybrany napuszczał dzikie zwierzęta. Pamiętamy ten lud, który później się zaczął określać jako Samarytanie. Też u nich był ten problem, że chcieli uniknąć ataku dzikich zwierząt, dlatego poprosili, czy tam o kapłanów, żeby ich nauczyli prawa Bożego, żeby ich dzikie zwierzęta nie szarpały. To jest ciekawe tutaj. Jaka jest odpowiedź? Nie wiem, bo nie znajduję jednoznacznie nigdzie odpowiedzi. Bo może ten szósty werset, ktokolwiek przeleje krew ludzką, czyli czy człowiek, czy zwierzę, jego własna krew ma być przelana przez ludzi, gdyż Bóg uczyni człowieka na swój obraz. Może coś być w tym, że Bóg też może żądać krwi od zwierzęcia, które zabije człowieka. To też częściowo mamy w Torze o tym bodącym byku. Tak? Gdy było wiadomo, czy nie, najpierw, gdy nie było wiadomo, że ten byk bodzie i kogoś ubudł jakiegoś człowieka i ten człowiek umarł, to zwierzę zabijano. I tutaj mamy tą zasadę, że od tego zwierzęcia żąda się krwi za człowieka. Natomiast gdy właściciel tego byka wiedział, że on budł i nie zabezpieczył to, to mamy w torze, że ten byk miał być uśmiercony i ten właściciel też. Tak? Dobrze pamiętam? Czyli zobaczmy, czyli tutaj by się to zgadzało z tym przekładem tysiąclatki. Czy właściciel nie? Nie? Jeżeli on wiedział, że bodzie ten byk, był współodpowiedzialny. Tak mi się wydaje, że był współodpowiedzialny. Tylko nie jestem w 100% pewny, ale tak mi się wydaje. Byk na pewno miał być uśmiercony. Może ktoś wie, niech się wypowie. Albo znajdzie ten fragment w międzyczasie. Natomiast czytając ten fragment, nie wiem, czy zwróciliście uwagę, że tutaj nie ma w ogóle wzmianki o tęczy. Zauważyliście to? Czyli ten znak przymierza, tutaj w ogóle w tekście nie ma słowa tęcza. Dlaczego mówi się potocznie, że tym znakiem przymierza jest tęcza? Spróbuję to znaleźć, gdzie to było. To jest tak, to jest 9 rozdział, 12 i 13 werset. I 14 w zasadzie. I rzekł Bóg, oto znak przymierza ku
kładę go pomiędzy mną a wami, wszelką żywą istotą, która jest z wami po wieczne czasy. Kładę mój łuk na obłokach, on będzie służył za znak przymierza pomiędzy mną a ziemią. Gdy więc zgromadzę obłoki nad ziemią, a na obłokach ukaże się ten łuk, wówczas wspomnę na swoje przymierze. Czyli mamy tu mowę o łuku, nie o tęczy. Skąd się ten łuk zmienił na tęcza? No my dzisiaj widzimy po deszczu tęczę, tak? Nazywamy to tęcza. Ona jest wykrzywiona jak łuk, tak? Ale dlaczego tutaj nie ma tego słowa tęcza w tekście Biblii? Ktoś wie może? Ja w międzyczasie o tych wołach przeczytam. To jest 2 Mojżeszowa 21, 28, 29. Jeżeli wół pobodzi na śmierć mężczyznę albo kobietę, wół musi być ukamienowany, a jego mięsa nie wolno jeść. Jego właściciel jednak będzie wolny od winy. Czyli to jak sam zwierzę pobodło, tak. Jeżeli zaś wół od dawna był bodliwy, o czym ostrzegano jego właściciela, ten zaś nie pilnował go i wół spowodował śmierć mężczyzny albo kobiety, wół ma być ukamienowany, a jego właściciel także musi ponieść śmierć. Czyli dobrze pamiętałem, że gdy właściciel wiedział, że ten wół jest bodliwy, tak, że może kogoś zranić, uśmiercić, to też ponosi śmierć w tym wypadku. Czyli by ten przekład tysiąclatki drugi, ten werset chyba najbardziej oddaje sens tutaj zgodnie z resztą Tory. Czyli upomnę się o waszą krew przez wzgląd na wasze życie, upomnę się o nią u każdego zwierzęcia, upomnę się też u człowieka, o życie człowieka i o każdego, o życie brata. Czyli ten właściciel tego wołu, tak jak tu jest powiedziane, był odpowiedzialny, świadomy już, że on jest bodliwy, czyli był upomniany, że jest bodliwy, że jest narwisty, tak jak to się mówi, agresywny. I jeżeli nie dopilnował tego, to też ponosił odpowiedzialność za drugiego człowieka. Dobrze, tęcza. Posłuchajcie, bo znalazłem taką ciekawą stronę o języku. We francuskim języku, to się chyba wymawia arc-en-ciel jako tęcza, znaczy dosłownie łuk na niebie. Ciekawe? W hebrajskim, tylko nie wiem tutaj, czy tutaj jest to dosłownie znaczy tęcza, czyli keszet, ale tutaj powiedziano, że to znaczy dosłownie łuk. Później mamy semickie słowa, tylko nie wiem jak się ich wymawia, nawet nie wiem jak to przeczytać, bo to są takie znaczki. Archarskim to dosłownie łuk chmury. W niemieckim, nie wiem jak to się wymawia, Regenbogen, tak to po polsku przeczytałem, to dosłownie deszczowe łuki. I teraz wracając do tekstu, to co czytałem, czyli 9 rozdział, znak przymierza, kładę mój łuk na obłokach. Czyli w tym archarskim dosłownie łuk chmury. Czyli wyjaśnia się sprawa, skąd się wzięła tęcza, którą dzisiaj nazywamy tęczą. To jest łuk na chmurze. Łuk na chmurze. Etymologia na to wskazuje. Tutaj w słowiańskich tęcza słowo wywodzi się z prasłowiańskiego rdzenia. Nie wiem nawet jak to się też wymawia. To jest takie T, O z takim O z ogonkiem, C z takim ptaszkiem, nie jakie ci, tylko takie czeskie ptaszek i ca. Ukraińskie i rosyjskie, to się chyba czyta tucia, oznacza chmurę deszczową. Czyli mamy powiązanie tego słowa tęcza z chmurą, z łukiem, z deszczem. Tego nie wiedziałem nigdy.
Myślałem, że tęcza to tęcza. Właśnie teraz jak czytałem, zastanowiło mnie, dlaczego jest to łuk. W każdym razie ten łuk się pojawia. Łuk jest też specyficzny, bo on się nie zawsze pojawia. Jak sobie poszukacie, to tylko przy odpowiednim kącie, czyli w zasadzie przy zachodzie słońca, tam chyba 20 kilka stopni kątowych nad zachodem słońca, jak jest zachodzące słońce, to jak deszcz gdzieś pada, dopiero się pokazuje tęcza, czyli to rozszczepienie światła w kropelkach wody. Tu chciałbym wam pokazać też, bo tutaj jest ten łuk na niebie, bo tęcza, co ciekawe, o dziwo, w dużej wysokości nie wygląda tak samo, jak my patrzymy z ziemi, bo my widzimy łuk, czyli widzimy jakby z jednej strony, z lewej do prawej ten łuk się rozciąga, natomiast zrobiono zdjęcia tęczy z wysokości, albo z góry, albo z lotu samolotu. I wiecie, jak ta tęcza wygląda? Widzieliście kiedyś? Ta tęcza jest w kształcie okrągłym. Soczewki podwójne. Pokażę wam, bo gdzieś jak znajdę ten plik. Tęcza. Tutaj jest takie zdjęcie, nie wiem, czy widać. Czyli mamy tutaj jakby to podstawowe, to co widzimy. To akurat jest podwójna tęcza. Jest taka cień jak gdyby, to słabsze. I tak z reguły my to postrzegamy, będąc na Ziemi. Natomiast, czyli źle mówiłem, że 23 to jest 40-42 stopnie nad horyzontem. No i tam te fizyczne właściwości tego, jak to się rozszczepia, ale tęcza widziana z wysokości wygląda tak. I to nie jest odbicie w wodzie, bo tutaj też tutaj nad ziemią też widać. To nie jest lustrzane odbicie w wodzie, bo tutaj też widać to nad ziemią, że jest to okrągłe. Tu akurat jest ta tęcza podwójna, ale widzimy, to jest w kształcie soczewki. I teraz jak się zastanawiałem, a dlaczego z góry to jest w kształcie soczewki, a z dołu jest to łuk? I jeżeli wrócimy do tekstu, to gdy czytamy, gdy więc zgromadzą obłoki nad ziemią, a na obłokach ukaże się ten łuk, wówczas wspomnę na swoje przymierze, łączące mnie z wami i wszelką istotą żywą, obdarzone ciałem i nigdy już wody nie przeobrażą się w potop, by zniszczyć wszelką istotę cielesną. Kiedy więc ten łuk ukaże się na obłokach, wtedy ja spojrzę nań, ale Bóg nie spogląda z ziemi, tylko spogląda z nieba, spojrzę nań, aby przypomnieć sobie przymierze wieczne. Czyli Bóg jakby przez okno, soczewkę patrzy wtedy na świat, na to przymierze, na tą tęczę, tak? Na ten łuk. On widzi to inaczej. On to pokazuje z naszej perspektywy. Mówi z naszej perspektywy, że nad ziemią będzie łuk. Dlatego też warto to pamiętać, że wiele rzeczy opisanych w Biblii jest opisanych z perspektywy obserwatora, który znajduje się na ziemi. To jest właśnie taki ewidentny przykład, jak mamy opisy w Biblii. Z tą tęczą to jest też ciekawa rzecz, bo ja też wiele rzeczy nie wiedziałem, że są tęcze bezbarwne. Tutaj mamy takie zdjęcie bezbarwnej tęczy. Biała tęcza, dwukolorowa, a nie ma tutaj zdjęcia jakiegoś? Nie ma. Tęcza, tutaj akurat ja doszukałem się trzech na tym zdjęciu. Tutaj
w opisie jest, że to jest poczwórna tęcza. Widocznie obserwator widział cztery. To jest jeszcze w lewo. Raczej w prawo. W lewo. Mamy drzewo. Za drzewem jeszcze. No jedna w lewo. No i jeszcze w lewo. No to ja nie widzę. W każdym razie, no dajmy wiarę temu, że tu jest cztery odbicia. Tu jest taka fenomen, uśmiechnięta tęcza. Ale to jest inne zjawisko. Tak to sfotografowano. Łuk okołozenitalny. Tak to się nazywa. I tu są takie tęcze jakby w chmurach. Też nazwane jako okołohoryzontalne. Czyli innego rodzaju. To nie jest już łuk. To nie jest znakiem przymierza. To jest po prostu zjawisko fizyczne, które możemy zaobserwować na niebie. I taka też łuk około horyzontalny. Czyli jakby taka chmurka kolorowa gdzieś tam. Czyli łuk około zenitalny i około horyzontalny. Rzadkie zjawiska. Ja nigdy nie widziałem na żywo. To jest z serwisu Twoja Pogoda. Takie informacje. W końcu najważniejsza rzecz, którą tutaj w tęczy, to tego nie wiedziałem, właśnie z góry tęcza, wracając do tego pierwszego zdjęcia, z góry tęcza wygląda jak soczewka, jak koło. I to też jest ciekawe w kontekście tego, co czytamy, że Bóg wtedy spojrzy, jakby to jest taka lupa, okno, jakby się otwierało, które Bogu przypomina. Warto pamiętać o tym przymierzu. Ja już kiedyś wspominałem, że jak dziecko się cieszę, jak widzę tęczę i wychwalam Stwórcę za to przymierze, które jest wieczne. I tak to trzeba traktować, bo to jest przymierze wieczne, które Bóg zawarł, i to przymierze jest namacalne. Widzimy je, gdy to zjawisko występuje na niebie. Co tutaj jeszcze w tej parszy dzisiaj możemy uwypuklić? Ja chciałbym zwrócić uwagę na 9 rozdział Księgi Rodzaju, 27 werset, do analizy. Tutaj czytamy w przekładzie poznańskim ten werset tak: niech Bóg rozprzestrzeni Jafeta, niech on zamieszka w namiotach Sema. O ten zwrot. Tutaj kanał nas w tym momencie nie interesuje. Niech Bóg rozprzestrzeni Jafeta, niech on zamieszka w namiotach Sema. To słowo, co tu jest przetłumaczone na rozprzestrzeni, jest tutaj złym tłumaczeniem. Nie pamiętam, gdzieś miałem to, jak to prawidłowo powinno być przetłumaczone. W każdym bądź razie, nawet w tym tłumaczeniu, jest to ciekawy fragment, bo Jafet zamieszka w namiotach Sema. Tu niektórzy wywodzą, że Jafet będzie się podszywał pod Sema. Że Jafetyci zagarną sobie w pewnym sensie imię Sema. Jafetyci będą mówili, że są Semitami. Tak, dlatego zwracam uwagę na ten werset. Nie wiem, gdzie to jest. Bo to jest ciekawy werset pod tym względem i interpretacje tego wersetu są zaskakujące. To tak chciałem zwrócić uwagę na ten werset, ale to już do samodzielnej studium. Bo tutaj jest ten... ja to znajdę. Gdzie są... Synowie Jafeta. Tutaj 10:2. Synowie Jafeta: Gomer, Magog, Medaj, Jawan, Tubal, Meszek, Tiras. Synowie Gomera: Aszkenaz, Rifat, Togarma. Czyli... Ale przestaw kursor na to werset, co czytasz. Tak. Aszkenaz jest synem Jafeta. Tak, pochodzi od Jafeta, czyli nie od Sema, tylko od Jafeta. Tak, tutaj najważniejszą chyba rzeczą jest to,
krew zwierząt, czyli nie powinniśmy jeść niczego, co zawiera w sobie krew. Jest wiele regionalnych potraw, które zawierają krew. W Polsce jest tutaj na Kaszubach, czy na, też są jakieś potrawy regionalne, które zawierają krew. Tutaj najbardziej znana w Polsce to jest kaszanka, salceson, ten czerwony, bo są dwa salcesony, biały i czerwony, zawierają w sobie krew. Też krew dodawana jest do różnych potraw. Kacza na przykład, krew jest dodawana. To powinniśmy pamiętać, że mamy nie spożywać krwi. To jest jakby tutaj ewidentne. Natomiast czy transfuzje, czy inne, to nie na, nie dzisiejszy temat. To są inne sprawy, innego rodzaju. Czy powinniśmy, czy nie. Czy powinniśmy też oddawać krew do transfuzji jako dawcy. To kiedy indziej. No jeszcze może wspomnieć trzeba tutaj o Babel, tak? O Nimrodzie. 11. Tak, ale ja to jest istotne. Natomiast ja chciałbym przeczytać o Noem, czyli o czasach Noego, choć mamy wzmianki w kilku miejscach. Hebrajczyków na przykład 11 rozdział, od 6 i 7 werset. Czytamy tam tak. Przykład poznański. Bez wiary więc nie można podobać się Bogu, bowiem kto zbliża się do Boga, musi wierzyć, że On istnieje i że wynagradza tych, którzy Go szukają. Dzięki wierze Noe, ostrzeżony przed tym, czego jeszcze nie było widać, pełen czci, przygotował arkę dla ratowania swej rodziny. Dzięki wierze wydał wyrok na świat i dostąpił sprawiedliwości opartej na wierze. Tutaj mamy ten ostrzeżenie, że Noe jako ten, który zaufał Bogu, tylko ten tekst grecki tutaj, który mamy tłumaczony na wiara, w pewnych miejscach jest to wiara, ale w innym miejscu powinien być przetłumaczony jako wierność, zaufanie, jako wypełnienie sprawiedliwości. Czyli ten siódmy werset w tych miejscach, gdzie jest wiara, to wierność powinniśmy rozumieć jako to czynienie, ta wiara to nie jest tylko sama deklaracja, ja wierzę, tylko z tą wiarą się ściśle wiąże postępowanie. Czyli Noe okazał wiarę przez to, że uwierzył i zaczął budować arkę. Są dwie rzeczy powiązane ze sobą. Natomiast współcześnie wiarę się odcina od czynienia wiary. Czyli prosty przykład. Jeżeli wierzę, że będzie padał deszcz, ja mam gdzieś pójść, to wiara będzie się przejawiać w tym, że wezmę ze sobą parasol, czyli wierzę, że będzie padał i zaufanie, że biorę parasol, żeby nie zmóc. No chyba, że ktoś chce zmóc. No to nie bierze parasola. Może ma taki cel w tym. Ale taki, żebyśmy zrozumieli. Wiara to nie jest samo określenie, sam jakieś wirtualne słowo, tylko ono wiąże się z postępowaniem, które ta wiara, ufność przejawia się właśnie w tym, w czynach wiary, tak bym to ujął. Dlatego to mamy to ostrzeżenie, że bez wiary więc nie można podobać się Bogu, bowiem kto zbliża się do Boga, musi wierzyć, że On istnieje i że wynagradza tych, którzy Go szukają. To tak jak powiedziałem, no tęcza dla mnie jest takim namacalnym znakiem, że Bóg istnieje. Wierzę w Niego, że On jest,
Ale ta tęcza to pokazuje mi namacalnie, że on jest. Widzę. Ale też czyny, które robią, czyli Tora, wypełnianie Tory, jest tą wiarą, że Bóg istnieje i że on chce wszystko dla naszego dobra i takie postanowienia wydał, bo te postanowienia znowu głębszych rzeczy uczą o nim samym, o tym, jak postępować w naszym życiu. I to jest wtedy wiara. Nie jest to puste słowa, gdzie Jeszua powiedział, że demony też wierzą i drżą, że Bóg istnieje. Bo nic nie robią z tym, są przeciwne temu, że Bóg jest, że Bóg wymaga, że Bóg każe za to, że stworzenia, które stworzył, nie wypełniają Jego woli. Są przeciwne całemu porządkowi. Natomiast uczy jeszcze jedną rzecz, tak kończąc tą część parszy. Ten fragment uczy jeszcze jedną rzecz, bo mamy o Noem w chronologii potomków, na przykład pierwsza kronik, pierwszy rozdział od pierwszego wersetu. Tutaj przeczytam tylko to, co nas interesuje, bo chodzi o nam, o Noego, tak? Że mamy tu Adam, czyli potomek, później jest Set, Enosz, Kenan, Mahalalel, Jared, Henok, Metuszelak, Lamek, Noe, Sem, Ham, Jafet i tu synami Jafeta byli. W końcu tu mamy poruszony rzecz potomstwa, czyli dla nas jest to normalne, że Adam współżyjąc ze swoją żoną zrodził syna Seta, ten współżyjąc swoją żoną spłodził syna i mamy Noego, Noe, z niego Sem, Had, Ham i Jafet. Nie mamy z tym problemu. Żadnego z tym nie mamy problemu. Natomiast ta linia, ona się ciągnie dalej. Mamy tą linię rodową od Adama opisaną w Łukasza, trzeci rozdział. Trzeci rozdział od 23 wersetu, tylko w drugą stronę. I przekład poznański tłumaczy tak. A gdy Jeszua rozpoczął tu w nawiasie kwadratowym działalność, miał około 30 lat. Był, przekład poznański, jak mniemano, synem Józefa, syna Helego. I tu jest cały to rodowód do Noego. Noego mamy, gdzie on tutaj jest, 36 werset. Syna Kainama, syna Arfaksada, syna Sema, syna Noego, syna Lamecha i 38 werset, syna Enosa, syna Seta, syna Adama, syna Bożego. Tu jeszcze oni przecinek wstawili, jakby ten syn Boży to jeszcze był inny, że Adam jest synem syna Bożego. Do tego paradoksu takiego się przetłumacze już posuwają. Tylko, że jakby jest to słowo ciepnięte, jak mniemano. Ale moment. Nie mamy problemu potomstwa, tylko tam mamy w kronik od Adama, że ma syna, Seta, ten ma syna, swego syna Noego w tą stronę. Natomiast tutaj w Ewangelii przeczytałem, dlatego zaznaczyłem przekład poznański, jak mniemano. I jak zobaczycie sobie, wejdziecie sobie w grekę, to tego jak mniemano, tego sformułowania nie ma.
Tutaj już bardziej rzetelny jest przekład Nowa Biblia Gdańska jest w nawiasie, czyli to jest wstawka. Gdańska też ma wstawkę, czyli przeczytając gdański tekst, a Jeszua poczynał być jakoby w 30 latach, będąc synem Józefa, syna Helego. Widzimy? Tu jest wstawka. Tu oni próbują, że to jest przysposobienie. Tym mniemanie. W poznańskiej jadą po całości, czyli nie ma nawiasu kwadratowego, że to jest wstawka tłumacza, tylko wstawili to do tekstu, jak mniemano. Jeżeli prawidłowo to przeczytamy, to Jeszua był synem Józefa, swojego ojca. To się zgadza z innymi proroctwami. Dlatego nie ma problemu, że jest Noe synem Lameka, tak? Był synem Lameka. Adam ma syna Seta, Noe ma synów Sema, Hama, Jafeta. Nie mamy problemu, że to są synowie rodzeni. Z jego lędźwi, z jego nasienia. Nie ma tutaj problemu. Natomiast w całej tej genealogii nagle robi się mniemanie. Przez tłumaczy, zaznaczam. Oni to chcą zrobić. To oni chcą tłumacze zrobić, bo w tekście tego nie ma. W tekście jest, że Jeszua około 30 lat był synem Józefa, syna Helego, syna Mattata, syna Lewiego, syna Melchy, syna Jannaja, syna Józefa, syna Mattatiasza, syna Amosa, syna Nachuma, syna Eliego, syna Nagaja. Widzicie ten przekręt? Jak próbują tutaj zamataczyć myślenie ludzi, którzy to czytają. Jest kilka przykładów, które rzetelnie to oddają, czyli w nawias kwadratowy wrzucają. Przekład dosłowny, vocatio, interlinia, będąc synem, jak był uważany w sadzi już. Czyli na każdym kroku mamy jakąś pole minowe, gdzie ta doktryna przejawia się w tłumaczeniach tekstów. Dobrze, to chciałem tak nawiązać do Noego, że tutaj z Noem nie mamy problemu. Jest o Noem jeszcze w dwóch miejscach, pierwszy list Piotra, trzeci rozdział powiedziane, drugi list Piotra też powiedziane. Warto sobie to przeczytać. Jak to wygląda, jak to nawiązane do tych czasów jest. I wprowadzając, nie wiem, czy Leszek będzie na łączach, bo nie widać go, czy będzie mówił, bo jakby drugą część wprowadzając, można by przeczytać ten pierwszy list Piotra, trzeci rozdział. Przeczytajmy sobie może, tak jakby kończąc, a wprowadzając drugą część. Pierwszy list Piotra, trzeci rozdział, od 18 do 22 wersetu. Przekład warszawski tu chcę przeczytać, bo to też jeden werset jest przekręcony tak. Gdyż i Chrystus raz za grzechy cierpiał, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was przywieźć do Boga. W ciele wprawdzie poniósł śmierć, lecz w duchu został przywrócony życiu. W nim też poszedł i zwiastował duchom będącym w więzieniu, które niegdyś były nieposłuszne, gdy Bóg cierpliwie czekał za dni Noego, kiedy budowano arkę, w której tylko niewielu, to jest 8 dusz, ocalało przez wodę. 8 dusz ocalało przez wodę. Znowu mamy tutaj prawidłowo oddany ten fragment, jako nie istoty, jako nie ludzie, tylko jako dusze. 21 werset. Ona jest obrazem zanurzenia, który teraz i was zbawia i jest nie pozbyciem się cielesnego brudu, lecz prośbą do Boga o dobre sumienie przez zmartwychwstanie Jeszuę Chrystusa, który wstąpił na niebiosa, siedzi na prawicy, czy po prawicy Bożej, a poddani są mu
zwiastunowie i zwierzchności i mocy. Chciałem tutaj to przeczytać, że jest ten fragment oddaje właściwie te osiem dusz ocalało przez wodę, czyli istot żywych, jako duszę, nie jest jako alegoria, jako nazwa tych ludzi. I drugą rzecz, tu jest ten werset, mówi, że już po wniebowstąpieniu Jeszua do Ojca, 22 werset mówi, który wstąpił na niebiosa, siedzi na prawicy Bożej, czy po prawicy, jak inne przekłady. Z Księgi Objawienia wiemy, że Bóg zasiada na tronie, a Jeszua jest po prawicy Ojca. Po prawicy. To jest monarchia, tam jest nakreślona monarchia. Stwórca, Ojciec, Ojciec, Bóg przedwieczny, odwieczny, ten, który stworzył niebo i ziemię, siedzi na tronie jako król, jako władca, jako najwyższy. Natomiast Jeszua siedzi po jego prawej stronie, ale to w drugiej części. Tak wprowadzając. Nie jest mu równy. O tym będziemy mówić. O tym będziemy mówić w drugiej części. Tak. Przeczytajcie sobie, jak nie rozumiecie, na czym polega monarchia, czyli system, gdzie król sprawuje władzę, jak jest traktowany, ten, który zasiada na tronie i ci, którzy, jak, kim są ci, którzy są po prawej stronie jego tronu i ci po lewej stronie jego tronu. Bo taki obraz Bóg nam przekazuje. Nie, że oni wszyscy siedzą, no jest ten opis, że raz siedzi na tronie, ale tam dwóch siedzi na tronie, a nie trzech. Ale tam kontekst wskazuje na coś innego. Dobrze, to w drugiej części pomówimy sobie o tej monarchii, jak to wygląda. Czyli przerwa do 14:30. Zapraszam po przerwie.